lekarz zawiadomił prokuraturę. Ma dość gruźb, koniec realnych gruźb. Lekarz Bartosz Fiałek zawiadamia prokuraturę. W pewnym momencie trzeba postawić granicę i to właśnie zrobiłem. Nie mogę pozwolić na to, aby cały czas mi grożono i mnie znieważano, mówi interim.pl lekarz Bartosz Fiałek. W piątek powiedział dość i wysłał do prokuratury rejonowej w Płońsku zawiadomienie dotyczące gruźb kierowanych w jego stronę przez internautę. Lekarz Bartosz Fiałek, lekarz i popularyzator wiedzy medycznej, dostaje setki gruźb tygodniowo. Większość jest pisana anonimowo, z nieprawdziwych kąt. Teraz pojawiła się groźba realna, z prawdziwego kąta, od pana, który ma imię i nazwisko, a także mieszka w Płocku. Który znajduje się w niewielkiej odległości od płoniska mówi interim.pl. W wiadomości do lekarza mężczyzna napisał: Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy i sobie pogadamy, szczególnie, że tak blisko mamy do siebie. Chętnie usłyszę, dlaczego mój ojciec zmarł zaraz po przyjęciu preparatu, który tak bardzo promujesz. Apostrof, opowiem ci kogo za to obwiniam, i co zamierzam z tym zrobić. Już nie mogę się doczekać naszej miłej pogawędki. W pewnym momencie trzeba postawić granicę, i to zrobiłem. Postanowiłem zgłosić sprawę prokuraturze, mówi fiałek. Zawiadomienie do prokuratury w wysłanym w piątek zawiadomieniu do prokuratury rejonowej w płońsku lekarz pisze, z uwagi na powtarzające się groźby karalne, które kierowane są powszechnie do mojej osoby w odpowiedzi na promowanie przez mnie postaw prozdrowotnych. W tym szczepień ochronnych przeciw COVID-19, proszę o podjęcie adekwatnych procedur, wobec którego prywatną wiadomość załączam do niniejszego wniosku. I dodaję: Z powodu realności groźby, która wywołuje u mnie rzeczywisty strach, powoływanie się na bliskość zamieszkania oraz sugestia o spotkaniu wkrótce, proszę o wdrożenie stosownych kroków prawnych. Nie mogę pozwolić na to, aby cały czas mi grożono i mnie znieważano. A Co? Jeśli te wpisy przerodzą się w czyny? Ktoś wtedy spyta: Dlaczego pan tego nie zgłaszał? Wiemy, że ostatnio pacjent zaatakował młodą pielęgniarkę, się kierą proszę o wsparcie dla niej. Nie chcę być następny, mówi nam jeszcze Bartosz Fiałek. Lekarz kilka godzin po wysłaniu pisma otrzymał informację, że wniosek trafił do skrzynki odbiorczej prokuratury. Teraz jest czas dla służb, podsumowuje. Śledztwo i ochrona policyjna w podobnej sytuacji znalazł się w czerwcu lekarz Tomasz Karauda. O tym, że antyszczepionkowcy wprost grożą odebraniem życia lekarzowi i jego bliskim, Karauda opowiadał interim.pl w połowie czerwca. Piszą, że mnie znajdą, że będą mnie nachodzić, a w końcu zabiją. Mam przestać wypowiadać się ze strachu przed utratą życia? Pytał. Sprawę zgłosił organom ścigania. Dwa miesiące później zinformowaliśmy, że Łódzka Prokuratura wszczęła śledztwo o sprawie gruźb karalnych, jakie antyszczepionkowcy kierują pod adresem dr. Karaudy. Lekarz otrzymał też ochronę policyjną autorka Magdalena Raducha.